Cześć kochani, tutaj Agnieszka i dzisiaj obiecany film Fakty i mity o butach Melissa. Bardzo dużo z Was chciało właśnie ten film obejrzeć, jak wspomniałam, chyba w holu zakupowym, czy chcecie. Także słuchajcie, dzisiaj poobalamy trochę mitów i wyjaśnimy parę takich rzeczy, które są dyskusyjne, które są takimi nieścisłościami i może być tak, na dwoje babka wróżyła, albo tak. Także jeżeli interesuje Was taka tematyka, to zostańcie ze mną, oglądajcie dalej. Możecie oczywiście zostawić kciuka w górę, jeżeli film się będzie Wam podobał i zasubskrybować kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. I od razu zapraszam Was też na moje Insta, bo dlaczego nie, możecie zobaczyć tam na przykład Melisy w akcji. Okej, jeżeli wszystko ze wstępu już powiedziałam, a wydaje mi się, że tak, no to myślę, że możemy przechodzić do rzeczy. I taka pierwsza kwestia, która najczęściej się pojawia, to jest stwierdzenie: Melisy to są plastikowe buty, albo to są gumowe buty. Nie. To nie jest ani plastik, ani guma. Melisy są tworzone ze specjalnego, opatentowanego tworzywa Melflex, tak się ono nazywa. I to jest mieszanka kauczuku i mieszanka plastiku też. I ma bardzo charakterystyczne właściwości. To nie jest tak, że to jest guma, czy to jest plastik, wiecie, zakładacie i macie plastik na nogach. Albo jakąś gumę taką, nie wiem, jak opony przy samochodach. Nie. To jest specjalne tworzywo, które ma swoje właściwości i zaraz dalej, w dalszej części Wam powiem, o co chodzi. Często też padają pytania, czy te buty są wygodne? Jak takie buty gumowe czy plastikowe mogą być wygodne? Otóż właśnie, ze względu na to, że to tworzywo nie jest ani gumą, ani plastikiem i ma swoje właściwości, te buty potrafią być wygodne albo potrafią być niewygodne. To zależy od nas, jaki wybierzemy model, bo są modele takie, które są mega wygodne, ale są też takie, zdarzają się takie, bardzo rzadko na szczęście, które troszkę z wygodą mają na bakier. Ale generalnie idea samego właśnie tego tworzywa Melflexu jest taka, że te buty dopasowują się do stopy pod wpływem temperatury ciała, one się podgrzewają i robią się bardziej miękkie przy chodzeniu. Dlatego one po prostu są wygodne. I czy obcierają? To jest kolejna kwestia, że na pewno obcierają. No i właśnie, tutaj też trzeba powiedzieć, że niektóre modele mogą Was obetrzeć. To zależy, jak je dobierzecie, jaki model wybierzecie, jak dobierzecie but do Waszej stopy. Bo ja na przykład mam dwie pary Melis, w których nie za bardzo mogę chodzić. I obie to są pary botków na właśnie obcasach i platformach. Jedne z przodu mają takie wiązania, jakby z takimi oczkami, coś takiego, i to mi przeszkadza w chodzeniu, a drugie są po prostu bardzo wysokie i te dwie pary są niewygodne. Poza tym mam same wygodne Melisy, tutaj na przykład jedne wzięłam. Te może nie są idealnie dopasowane do mojej stopy, ale jak na buty, które nie są idealnie dopasowane do mojej stopy, to są wygodne. Tu są akurat, wiecie co, wyciągnęłam po prostu pierwsze, lepsze z szafy, żeby Wam pokazać. To są akurat sandałki powstałe we współpracy Melisy i Jeremy'ego Scotta. Sprzed 2 albo 3 lat taki model. I tak, i te buty są wygodne, jeżeli odpowiednio są dobrane, odpowiedni rozmiar, to nie będą robić tak, że będą Wam na przykład człapać i obcierać tym samym, za bardzo się ruszać. Jeżeli wybierzecie za ciasne, to nie czarujcie się, nie będą wygodne, ponieważ Melflex się nie rozciąga, tak jak na przykład rozciąga nam się skóra, czy ekoskóra nawet. Melflex taką, jaką formę ma, od początku taka forma zostaje buta. On się nie powiększy, on się nie skurczy, nic się z nim nie stanie. I to jest też bardzo fajne i na to chciałam Wam zwrócić uwagę, że jeżeli na przykład macie problemy tego typu, że stawiacie, wiecie, stopy trochę w ten sposób albo w ten sposób, to dla mnie Melisy są bardzo dobre pod tym względem, z tej prostej przyczyny, że one właśnie tak jakby nie odkształca się nigdy w nich wkładka. Zawsze są takie same, więc z automatu, oczywiście one są trochę elastyczne, te wkładki i tak dalej, więc ale z automatu tak jakby nie będzie tak, że Wam się but odkształci i będziecie jeszcze sobie pogłębiały tą Waszą wadę postawy, wadę stóp, może nazwijmy to w ten sposób. Jeszcze wracając do obcierania, właśnie, jeżeli nawet zdarzy się, że ten but zacznie Was obcierać, bo może się to zdarzyć, na przykład przy dłuższym chodzeniu, kiedy stopa już w jakiś tam sposób się spoci, kiedy stopa już będzie taka klejąca trochę, może nazwijmy to w ten sposób, po całym dniu, tak, one mogą zacząć obcierać, ale przy Melisach rozwiązanie jest po prostu
idealnie proste, zwykła, bezbarwna pomadka do ust. Smarujecie to miejsce, które czujecie, że coś tam się może wydarzyć, ale nie już jak Wam się zrobi dziura w nodze, wiadomo, bo wtedy to już nic, tylko plaster zostaje przykleić. Tylko właśnie jak czujecie, że coś tam zaczyna trzeć, smarujecie pomadką, taką zwykłą, jakąś nawilżającą czy wazelinką i heja, śmigacie dalej. Także to jest bardzo proste rozwiązanie i co więcej właśnie tutaj ze względu na charakter tych butów po prostu nie zostanie Wam na nich plama, bo melisy bardzo łatwo się czyści. I teraz kolejna bardzo ważna kwestia. W tych butach stopa się na pewno okropnie poci. Takie stwierdzenia nieraz czytałam właśnie ze strony widzek. Wiecie co? Powiem tak. Czy naprawdę sądzicie, że jak zakładacie skórzane buty, to one są aż tak, nie wiem, ażurowe w swojej strukturze, że Wam tam się stopa nie spoci? Stopa się spoci w każdych butach tak naprawdę. Kwestia jest tylko taka, że w melisach po prostu to nie wsiąka w but, ten pot. On nie wsiąka. A w skórzane buty na przykład pot może wsiąknąć, no i zaczyna się obcieranie i nic z tym nie zrobicie tak ad hoc, od razu. Natomiast przy melisach jest tak, że jak Wam się, nie wiem, spoci stopa, przecieracie sobie stopę, przecieracie sobie but i heja! Zakładacie i śmigacie dalej. I właśnie o to chodzi. To jest cały patent z tymi butami, że one Wam nie prześmiergną nigdy. One są super łatwe właśnie w czyszczeniu, bo wkładacie je pod wodę, mydełko i heja, i gotowe. I tak jakby ten pot, który może być problemem w różnego typu obuwiu, tutaj jest problemem tylko takim doraźnym. Spociła się stopa, wyciągam stopę z buta, wycieram sobie stopę, wycieram but i koniec. No i właśnie, tu jeszcze kolejna kwestia z tym poceniem, bo że są niehigieniczne tego typu buty, a właśnie, że nie. Właśnie, że melisy są dużo bardziej higieniczne, bo tak jak powiedziałam, jeżeli w skórę na przykład wsiąka nam pot, tam się rozwijają bakterie, różne rzeczy się dzieją nieprzyjemne, wiecie, no i macie wyobraźnię, jesteście w stanie sobie to wyobrazić. Natomiast w melisach, tak jak mówię, nic nie wsiąka, to po pierwsze, a po drugie właśnie Melflex jest tego typu tworzywem, które jest antybakteryjne. Działa też tak, nie tylko dopasowuje się do stopy, ale też jest antybakteryjne i nieuczulające, także nic od tej strony Wam w tych butach nie zagraża. No i właśnie jeszcze z tą higieną, no tak jak mówię, te buty wystarczy umyć i po prostu śmigać dalej, także to nie jest żaden problem. Ja nieraz robiłam tak, że na przykład zakładałam takie ażurowe baleriny od melisy i szłam gdzieś do wody, wchodziłam na przykład na krakowskim Zakrzówku, w tych właśnie butach, po czym po prostu sobie szłam dalej i to wszystko mi wysychało, wiecie, albo wyciągałam nogę na chwilę i tak dalej. I tu jest jeszcze jedna ciekawa rzecz, ja się zawsze śmieję, że to są takie kaloszki wersja letnia. Tak naprawdę jest, bo nawet jeżeli gdzieś pójdziecie w takich butach i złapie Was letni czy wiosenny deszcz, to te buty Wam, wiecie, no, nabiorą wody, wpadnie Wam woda, wiadomo, tak jak w większości, no, załóżmy, balerin, z tym, że, wiecie, wycieracie but i heja, śmigacie dalej, macie suche buty po prostu. I teraz tak, coś, o co też dostawałam pytania i komentarze, że jak mogę chodzić w takich butach, przecież one są nieekologiczne. Okej, zależy od Waszego podejścia do ekologii, ponieważ te buty są praktycznie niezniszczalne. One mogą się zniszczyć na tej zasadzie, że wiecie, gdzieś tam jak są na przykład flokowane, czyli mają na powierzchni sztuczny zamsz, no to się może Wam pościerać, ale pokazywałam Wam, możecie zajrzeć tu, jak coś takiego usunąć po prostu, ten sztuczny zamsz, ten cały flok. Jeżeli są nieprawidłowo przechowywane, może się coś na nich na przykład odbić, jakiś inny but, farba z innego buta i tak dalej. Ale one są właśnie bardzo ekologiczne. Któraś z Was ostatnio napisała, że woli sobie co sezon kupić skórzane buty niż jedne takie, no właśnie, tam było plastikowe czy gumowe. A ja nie, bo tak naprawdę te buty to są buty wieloletnie. Najstarsza para, którą miałam, którą dałam mojej przyjaciółce, bo jej się bardzo podobały już jakiś czas temu, ma w tym momencie 11 lat i one wyglądają tak, jak wyglądały. Nie są zniszczone. Wyglądają po prostu dokładnie tak, jak wyglądały, jak je kupiłam. No może pomijając podeszwę, bo wiadomo, że podeszwa tam się zmatowiła przy chodzeniu, czy tam trochę starła. Także nie wiem, co jest bardziej ekologiczne, co roku wydawać na skórzane buty i ekonomiczne też, czy właśnie kupić sobie jedne melisy. No już pomijając kwestię, wiecie, no skóra to jest skóra. Ja nie mówię skórze całkowicie nie, ale jak mam inny wybór, to jednak jestem po tej stronie nie skóry. No i tak, ostatnia rzecz. Melisy są bardzo drogie.
są porównywalnie drogie do innych skórzanych butów, które właśnie możecie kupić na 1, 2 czy 3 sezony. Ja tutaj porównuję do tych 11 lat, 9, 10, które mam i co? I dalej je mam. U mnie to jest też inna kwestia, bo wiecie, no ja się trochę zajmuję tymi butami, prowadzę taki kanał, fascynuję się modą, w pewien sposób też kolekcjonuję te buty, także dla mnie to jest co innego niż dla osoby, która rzeczywiście chce kupić buty na długi czas, wytrzymałe i kupi sobie tą jedną parę i będzie w niej śmigać przez lata. Także u mnie no to też troszeczkę inaczej to wygląda, ale właśnie z tej strony praktycznej czy ekonomicznej, czy właśnie no ekonomicznej też, bo kwestia drogo, a drogo, no to jak dla mnie, no to to jest całkiem fajny wybór. Okej, moi drodzy, i to by było na tyle. Ten film nie był krótki. Chciałam wyjaśnić takie w sumie najważniejsze, najbardziej nurtujące zawsze wszystkich kwestie, jak to z tymi melisami jest. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to oczywiście piszcie w komentarzach, będę wyjaśniać, albo jeżeli tych pytań zbierze się bardzo dużo i takich znowu dyskusyjnych kwestii, to nagram może po prostu jeszcze jeden film w którymś momencie. W każdym razie dawajcie znać, co sądzicie, jak macie pytania, to piszcie. I tyle, kończę. W takim razie widzimy się następnym razem. Pa!